Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jednak członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury czy renty, jeśli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią. Jeżeli zgon świadczeniobiorcy nastąpi przed terminem płatności emerytury lub renty, a istnieje możliwość wstrzymania wypłaty świadczenia, wówczas ZUS wstrzymuje przekazanie pieniędzy do miesiąca, w którym nastąpił zgon. W przeciwnym przypadku wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt bądź rencista. Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i w kilku terminach płatności, to jest 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dniu danego miesiąca. Zatem świadczenie możemy otrzymać najpóźniej w tym terminie płatności, który został nam przyznany. Jeśli te daty przypadają w sobotę lub niedzielę, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych emeryturę wypłaca Dzień lub dwa dni wcześniej. Jeżeli na przykład ktoś zmarł 1 września, a wypłatę emerytury miał na 25 września, to prawdopodobnie w tej sytuacji ZUS nie wypłaci świadczenia, jeśli do Zakładu Ubezpieczeń społecznych trafi informacja o zgonie. Wówczas niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny zmarłego. Muszą w tej sytuacji złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wniosek ENS. Świadczenie za dany miesiąc, w którym zmarł świadczeniobiorca, niezależnie od tego, czy osoba zmarła pierwszego dnia miesiąca, czy w połowie, należy się za ten miesiąc uprawnionym członkom. ZUS na wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia złożony przez członka rodziny wyda formalną decyzję i przekaże pieniądze osobom uprawnionym. Wniosek o niezrealizowane świadczenie, czyli ten wniosek ENS, należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie. Niezrealizowane świadczenie to również takie, gdzie osoba złożyła wniosek o emeryturę bądź rentę, ale nim wydano decyzję przyznającą świadczenie, nastąpił zgon w trakcie miesiąca, w którym powstało prawo do świadczenia. Wobec tego, w ramach niezrealizowanych świadczeń wypłaca się kwotę świadczenia za część miesiąca, licząc od daty powstania prawa do świadczenia do ostatniego dnia miesiąca. Podobnie, gdy złożono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, to podwyższone świadczenie przysługują zmarłemu może być wypłacone uprawnionemu członkowi rodziny w ramach niezrealizowanych świadczeń. Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia? Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają w pierwszej kolejności mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe, w drugiej kolejności małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego, w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwa domowe? I w trzeciej kolejności inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci. Listonosz, który przynosi pieniądze z emerytury czy renty po śmierci świadczeniobiorcy, nie powinien jej wypłacać domownikom, tylko zwrócić do zakładu ubezpieczeń społecznych. Natomiast uprawniony członek rodziny powinien złożyć do ZUS-u wniosek o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. Jeśli świadczenie przekazane jest na rachunek bankowy po śmierci świadczeniobiorcy, to obowiązek zwrotu dotyczy tych emerytur czy rent, które zostały wypłacone za miesiące następujące po miesiącu, które nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.